także Paki TV, najlepszy kanał na polskim YouTubie. Halo, halo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Ghostmaster. Dzisiaj zajmiemy się nie tą misją, lecz tą misją. Nazywa się ona Sztywni Sferajny. Śmiertelnicy to żałosne i śmieszne stworzenia. Dlatego my, umarli, rzadko czujemy potrzebę interesowania się ich naiwnymi poglądami. Chyba że dotyczą nas bezpośrednio. Al Capone, przestępca z rozdętym ego, oczernia umarłych, twierdząc, że duchów nie ma, a sztywniaki gniją w piachu. Mała prośba. Nakłoń go do zmiany zdania. Okej, wybieramy drużynę. Dobra. Bardzo przyda nam się tutaj szczęściarz, także go sobie weźmiemy. Bu również i samostrach ma takie moce jak głupek oraz fatu, więc może go weźmiemy. Chyba że szczęściarz, okej, szczęściarz niestety nie ma. No i coś kurde do straszenia, żeby było, nie? Mala alarum, nauczyłem jej mocy przerażenia. Co by to jeszcze wziąć? Zombik, może wielonóżka, chociaż nie jestem pewien. Co by to jeszcze wziąć? No dobra, w ogóle chodzi o to, żeby przestraszyć tylko jednego śmiertelnika, więc może będzie w sumie okej. Al Capone jest przekonany, że duchy nie istnieją. Udowodnij mu, jak bardzo się myli. Spraw, aby uwierzył, głęboko uwierzył. Dobra, tutaj mamy pierwszego ducha, nazywa się Wodny Wstręt. Zwoł mnie wodnym wstrętem, duchem oceanu, syreną głębin. Przeklęci niech będą potomkowie małp, którzy rozdzierają fale i wrzucają w ich otchłań sobie podobnych, zdolnymi kończynami zanurzonymi w cemencie. Teraz uwięzili mnie w tej ciemnej pułapce, z której nie mogę się wydostać. Gdyby tylko śmiertelnicy zechcieli opróżnić tę straszną zęzę z wody. Dokładnie tak. Aby go wolnić, należy włączyć pompę. Śmiertelnik musi włączyć pompę, nie wiem dokładnie, jak to zrobić. Mi się wydaje, że dobrym pomysłem byłoby przywiązanie tutaj Bu, użycie brzęku łańcucha i przecieku, albo awarii może tutaj przez szczęściarza. Może spróbujmy teraz. Można w ogóle? Nie, nie można. No trudno. Dobra, idziemy sobie do góry, ponieważ tam mamy parę duchów do uwolnienia jeszcze. Ale mam tutaj lagi. Masakra. Ten przeklęty policer kazał mi węszyć na pogrzebie babki Ala. A przez zbirów z naganami musiałam się schować w trumnie. Kumasz akcję? Nagle zrobiło się naprawdę gorąco, rozumiesz? Teraz jestem kubką popiołu w tej urnie, a Al myśli, że to prochy jego świętej pamięci babuni. Byłabym wdzięczna, gdybyś mnie nie wypuścił. No, usłyszeliście historię, aby wypuścić błyskotkę, należy rozwalić tą urnę. W sumie to by było na tyle. Okej, idziemy sobie do kolejnego ducha, ale mam masakryczne lagi na tym poziomie. Nie mam pojęcia dlaczego, naprawdę. O, tutaj mamy akorda. Byłem ulubionym pianistą Ala. Uwielbiał moją pieszczotę klawiatury. Ale wszystko skończyło się pewnej nocy, kiedy szef był w fatalnym nastroju. Chyba nie spodobała mu się melodia, bo wpakował we mnie sporo ołowiu. Ale ja jestem perfekcjonistą. Chcę dokończyć występ. Gdybym tylko pamiętał, jaka to melodia. No. I może wam troszeczkę podpowiem, że chodzi o to, żeby wprowadzić śmiertelnika tutaj, do tego pianina i żeby zagrał piosenkę prawidłowo, nie? Najlepiej, żeby to był Justin Kwach, ponieważ on ją zna akurat. I może pójdźmy sobie do ostatniego ducha, on się znajduje tutaj, nazywa się Tępy Kastecik. Karta mi nie szła,
ale i tak miałem to gdzieś, bo i tak grałem za forsę ala kapłona. Cholerny krupier tak bardzo bał się szefa, że robił przekręty za każdym razem. Złapałem go za rękę, ten cwaniak jak nie wypali mi w bebechy ze swojego pistoletu na kapiszony. To nie w porządku! Muszę wyrównać rachunki. No, i aby go uwolnić, trzeba zrobić tak, żeby ten Eddie Uczciwek po prostu przegrał. I dlatego wziąłem Samostracha, aby użyć mocy Fatum i Szczęściarza, aby użyć Deszczu Szczęścia. Dobra, może zajmijmy się nabiciem troszeczkę plazmy. Pójdźmy sobie do Ala Capona. On jest tutaj, on idzie na dół. Dobra, to może już w sumie przywiążmy gdzieś Malelaru, powiedzmy tutaj. Albo nie. Dajmy sobie Bronuszkę i Atak Roju. Dobra, bo chcę troszeczkę plazmy tej nabić. Ono nie wie, o co chodzi. No nieźle. No jeszcze szybko, uda się rozproszeruj? Tak, uda się. Dobra, troszeczkę nam plazmy wpadło. Idźmy sobie może do tego wodnego wstręta. I zróbmy tak, aby go uwolnić. Ja bym przywiązał tutaj Bu i użył brzęku łańcucha, a później przecieku. Może się uda. Jeszcze wam powiem, że Al Capone nie ma w ogóle zapomnianego wskaźnika ani trochę wiary. Dobra. Ktoś tutaj idzie, to użyjmy przecieku sobie. O, on akurat przyszedł tutaj. Ta osoba idzie włączyć tą pompę, tak? Dokładnie tak. Dobra, to w sumie okej. Bezmiar oceanu znowu należy do mnie. Będę zaszczycony, mogąc ci służyć. Okej, no to mamy wodnego wstręta. On będzie nam potrzebny do uwolnienia błyskotki, słuchajcie. Także wciśnijmy sobie rezerwę, idziemy właśnie do niej. I aby ją uwolnić, należy tego wodnego wstręta tutaj przywiązać. Oraz użyć gradobicia, aby rozwalić tę urnę z prochami. Dobra, udało się. I zaczekajmy teraz, aż jakiś śmiertelnik przejdzie obok błyskotki. I ona użyje swojego opętania. My niestety nie możemy użyć. Pójdźmy sobie do, może, nie wiem, tępego kastecika. O, ktoś tutaj przychodzi akurat. Dzięki, kierowniku! I wstrzymaj się ze wstępniakiem, bo kroi się niezły materiał. No dobra, mamy ją. Fajnie, ja się cieszę. Ale zróbmy tak, aby uwolnić pana Ediego Uczciwka. Uczciwka? Nie wiem, chyba tak. Dobra, także przywiążmy Samostracha i użyjmy Fatum. Dobra. Może teraz Deszcz Szczęścia by się przydał, ale pierw przywiążmy Bu. I standardowo łańcuchy. I tutaj będziemy używać cały czas łańcuchów, tak mi się wydaje. Ale może zaczekajmy, aż ta osoba tutaj zagra. Może uda jej się wygrać. Zobaczymy sobie. O! A on przegrał. I przyszedł pan Justyn Kwach tutaj. Ej, to jest to! Najmniej lubiana melodia Ala. No, koniec. No, jesteś urodzonym dyrygentem. Masz jakieś życzenia? No, na razie nie mam życzeń, ale możemy uwolnić tępego kastecika, ponieważ on nam został tylko. Ale dlaczego? Przecież przegrał. O co tutaj chodzi?
Może jeszcze raz trzeba? Nie wiem, nie mam pojęcia. Zapomniałem, nie, naprawdę. Okej, no możemy użyć tych łańcuchów. I zaczekać, aż on się tutaj uwolni nam. Ja bym w tym momencie jeszcze dał sobie stracha. Użył Fatumu. Fatumu? Fatuma? O Jezu. O! Krupier, a biega jak sprinter. Teraz ty tu jesteś szefem. Może chcesz kogoś przycisnąć? No, super. Dobra, zombik, gdzie ty jesteś? Mamy już wszystkie duchy uwolnione, także no, podoba mi się to, naprawdę. On idzie przypadkiem do łazienki? Dokładnie tak. To w sumie możemy przywiązać tutaj zombika. Tutaj przywiążemy może wielonóżkę, a tutaj Marelaru. Rozproszony rój. Przestraszył się, pnącze szybko. Wściekły rój. I pogoń. Dobra, teraz Malalarum. Może jakoś się uda, no nie wiem. Teraz tutaj granuszkę. Te pnącze damy. Gdzie on poszedł? On tutaj jest! Halo, on zniknął. O co chodzi? Idealny. Co się stało? Aha. No nieźle. No, zdarza się, nie? Wiadomo. I tutaj szybko, przerażenie. Oj, super. A, kakofonii niestety nie można. Aby tutaj szedł. Świetnie. Pisk? A może nie pisk. Dobra, to może zróbmy takiego update'a i pójdźmy sobie gdzieś indziej, do góry, właśnie tutaj do góry. A mogę tutaj Marelaru? O, mogę, świetnie. Ekstra, naprawdę. Akord do emocji. No dobra. Może dajmy sobie niezwykłą wieżę. Przestraszył się troszkę. Dobra, w sumie to nie będzie aż takie trudne. Bardzo, bardzo fajnie. Żeby on tutaj przyszedł, to by było jeszcze lepiej. O, idzie, idzie. Straszna niespodzianka, bang. Przerażenie, przewidzenie, wszystko. Kakofonia, kakofonia, tak, tak. Dobra. Jeszcze raz do niego pójdziemy. W sumie to już koniec. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może tego kastycika użyjmy. Ponieważ on... jeszcze nie był przez nas użyty. Terror. O, uda się terror. Przewidzenie. Uciekł już. No trudno. A, no tutaj poszedł. Super. No to okej, możemy... Możemy związać zombika tutaj. Wściekły rój. A, teraz będzie sobie uciekał, no. No uciekaj. Ale się przestraszy. No, odwróć się. Na lewo. Już prawie zmusiłeś przerażenie. Kapłona do uwierzenia w zjawiska nadprzyrodzone. Super. Okej. Okay. Załatwiaj teraz wszystkie inne sprawy. Póki nie jest za późno. No dawaj, pogoń. O, pogoń na pewno powinna go skłonić do ucieczki. No, musi... O, dokładnie tak. No i to by było na tyle na tą misję, słuchajcie. Bardzo się cieszę, że ją skończyłem. I to w sumie wyszło bardzo szybko. Widzicie, on sobie tutaj pływa teraz. O matka. No, jeszcze troszeczkę. Do Skywalla. O, udało się. No i mamy wszystkie duchy. Al Capone uciekł w popłochu. W przyszłości nie będzie już tak lekkomyślnie wątpił w nasze istnienie.
No, troszeczkę to trwała ta misja, ale mamy 200 plazmozłotych, nie jest źle. O, i teraz mamy makijaże latające miotły. To jest misja całkiem trudna. Może następną misją zajmiemy się tą. Nieziemscy podejrzani. Ale na razie się z wami pożegnam. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Na razie.